Najpierw miał być budynek pasywny, na którego budowę miasto otrzymałoby dofinansowanie zewnętrzne, ale po ogłoszonym przetargu okazało się, że za zaproponowaną kwotę nie ma chętnych wykonawców, którzy podjęliby się tego zadania. Postanowiono zrezygnować z budynku pasywnego i obniżono zakładany budżet. Również nie znalazła się żadna firma, która za zaproponowaną kwotę wybudowałaby budynek użyteczności publicznej, węzeł przesiadkowy i infrastrukturę. Miasto ogłosiło więc kolejny przetarg. Kwota, jaką zaproponowano, to 4 miliony 885 861 zł i 77 groszy. Zainteresowani mają czas do 21 września do godziny 10. Dodajmy, że budowa dworca bądź węzła przesiadkowego dla Bełchatowa to było jedno ze sztandarowych zadań obecnej władzy.